Partnerem loży giełdowej jest Noble Securities. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na siódmy odcinek Loży Giełdowej. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś ze mną w wirtualnym studiu profesor Krzysztof Borowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, witam. I Sobiesław Kozłowski, dyrektor w Noble Securities. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, na rozgrzewkę, zgodnie z tradycją, poproszę o Wasze marcowe zaskoczenia. Na plus i na minus. Zacząłbym może od Pana Profesora. O, to znaczy największe zaskoczenie na minus to na początku było LPP, dzisiaj zaskakuje na plus. To znaczy teraz widzimy, że zaczęło odrabiać, więc to troszkę zmienił się ten negatywny wydźwięk. Potem dołożyły inne spółki z WIG-20, jak Dino Budimex i też KGHM, trochę tam rozczarowały schodząc w dół. Natomiast tutaj na plus to bym powiedział, że bardzo dobrze zaczęły się technicznie prezentować sylwetki spółek deweloperskich i też jak popatrzymy tutaj właśnie na większość z nich, to one zaczęły wychodzić w górę po takim trendzie bocznym. Ja już wcześniej nawet myślałem, że się wybiją dołem, ale nie chciały. Negatywnie, no to NC Index, który tam pomimo hossy na giełdzie, na głównym parkiecie, on ma jeden słuszny kierunek, południowy zresztą. No i oczywiście trudno nie wspomnieć o Kakao, które już po prostu doszło do cen absurdalnie wysokich, co nie znaczy, że nie może być drożej, bo już wielokrotnie widzieliśmy, że tak może być. Złoto, które też ustanawiało taki lokalny rekord i chyba było na plus. Jeszcze właśnie srebro. No i pozytywnie zaskoczyły mnie indeksy głównych giełd, to jest DAX czy CAC40. DAX jest systematycznie na północ, ale też takie lżejsze giełdy jak właśnie IBEX czy włoski MIBTEL, no czy Nikkei, który też systematycznie tutaj rośnie. No i poprawiły się też te notowania indeksów krajów latynoskich, czyli to, co widzimy w Meksyku czy Bovespa. Natomiast no, jeszcze patrzyłem też na ceny zbóż, to one próbowały się odbić, ale to tak słabo na razie wychodzi. Zbiory zapowiadają się bardzo pomyślnie, co niestety jest problematyczne i przydałby się nowy prezes Dyzma, żeby sobie z tym kryzysem poradził. No i mieliśmy takie małe odbicie na kukurydzę, ale nie wiem, czy to już w tej chwili jest po odbiciu i ona zakręca w dół, czy jeszcze będzie próbowała trochę do góry podejść. Natomiast chyba też pozytywnie zaskakiwały indeksy MWIG 40, SWIG 80, prezentując taką siłę i idąc za głównym indeksem WIG 20 czy WIG, no, na których mamy trend wzrostowy i tam nawet specjalnie się jakieś nie robią formacje zapowiadające zmianę trendu. Dziękuję. Tylko dodam do tego KK, że bo już to któryś raz pan profesor na niego zwraca uwagę, to też jest szeroko medialnie komentowany teraz surowiec. No i też Wawel to odczuwa, bo chyba na ostatniej konferencji prezes spółki powiedział, że no te ceny są już niepokojące. To jest tak, to bardzo jest też ciekawa sytuacja. Dużo tych zaskoczeń, faktycznie dużo się w marcu działo. Panowie, panie Sobiesławie, czy pan ma coś jeszcze spoza tej listy pana profesora w zaskoczeniach? Lista pana profesora jest szeroka. Ja bym dodał rekordy S&P Nasdaqa jako in plus, jako in minus jednak wąska liczba spółek czy sektorów, które rosną, czyli poza bankami, deweloperami, wybranymi spółkami, nie wiem, Benefit na przykład. Ciężko jest znaleźć takie, które jakby by dołączyły. I to mnie trochę martwi, ten tak zwany oddech rynku jest dość płytki i wrażliwy. No i zaskoczenie to no jednak wzrost napięcia w Rosji, czy Rosja-Ukraina, i to może być kłaść się cieniem na najbliższe miesiące, czy dalszą część tego roku. Jeszcze nie jestem pewny, jak ocenić Fed, ale to pewnie w trakcie rozmowy to rozwiniemy. Tak, do Fedu jeszcze wrócimy, do sytuacji w Rosji też, to w kontekście walut. To w takim razie, panie prezesie, jak u pana wygląda? Czy pan jeszcze poszerzyłby tę listę zaskoczeń o jakieś niespodzianki? Może trudno poszerzać, ale może bym wzmocnił niektóre z tych zauważonych przez moich szanownych kolegów właśnie ciekawe historie marca. Gdybym miał wskazać taką najbardziej ciekawą historię, to chyba wskazałbym na złoto.
gdzie mieliśmy do czynienia z takim wyraźnym wybiciem ceny. Jesteśmy w tej chwili na poziomie blisko 2200 dolarów za uncję, czyli można powiedzieć, że złoto potwierdziło trend długoterminowy wzrostowy, który rozpoczął się w trzecim kwartale 2018 roku. Długo, długo się złoto nie mogło przebić przez te poziomy w okolicach 2100-2050 dolarów, ale to się ostatecznie udało i mamy otwartą drogę do następnego poziomu, którym powinien być, powinno być 2400 dolarów. I my zakładamy, że ten poziom powinien zostać osiągnięty w tym roku, a najpóźniej w roku 2025. Także tutaj mamy potwierdzenie tego trendu. To oczywiście spowodowało, tak jak Krzysztof zauważył, też wyraźne polepszenie notowań srebra, które i tak jest zdecydowanie z tyłu, bo i od początku tego roku cena srebra jest no, mniej zwyżkująca, a ponadto gdzieś tutaj poziom 2600 dolarów jest ciągle kilka procent przed nami. To jest taki poziom, powiedzmy, oporu z ostatnich kilku kwartałów, a teraz jesteśmy na poziomie w okolicach 2470, także srebro mimo odbicia jest cały czas z tyłu i wydaje się, że przez to jest jeszcze ciekawsze niż złoto, także wydaje nam się, że te dwa aktywa w tym roku i prawdopodobnie w znacznej części roku 2025 powinny inwestorom przynosić takie powody do zadowolenia. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, które bym wzmocnił i które były też takim w sumie pozytywnym zdziwieniem, to to, że wzrost indeksów na świecie, tych głównych typu S&P czy DAX, są bardzo liniowe. Jak popatrzymy na ostatnie miesiące, to niemalże odbywają się bez większych korekt i te indeksy systematycznie pną się do góry. Może nie są to jakieś wzrosty mega dynamiczne, ale jeżeli S&P przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku rośnie o blisko 10%, to, no, to jest bardzo dobry wynik, prawda? I to bez jakichś wahnięć. Tak samo sytuacja wygląda z DAX-em, gdzie mamy w tej chwili ponad 10% wzrost, licząc od początku roku. Na tym tle in minus w tym miesiącu wyróżniała się warszawska giełda mierzona WIG-iem czy WIG-iem 20, a to ze względu na to, co wydarzyło się z akcjami dwóch bardzo dobrych spółek wchodzących w skład WIG-u 20, a mianowicie LPP i Dino. No tutaj, tak jak też chyba Krzysztof zwrócił uwagę, mieliśmy do czynienia z dużą przeceną. W przypadku LPP było to związane z raportem Hindenburga, natomiast w przypadku Dino ze słabymi wynikami w czwartym kwartale, będącymi no, w dużej mierze już pokłosiem tego, co dzieje się w ostatnich miesiącach, a mianowicie wojny cenowej między Lidlem a Biedronką. I te dwa, jeśli to można powiedzieć, uderzenia w polski rynek spowodowały, że mimo szczytów na innych giełdach WIG nie zanotował w tym miesiącu nowego rekordu, ale poczekajmy, może w kwietniu będziemy mieli nowe poziomy rekordowe, tym bardziej, że cały czas podtrzymujemy nasze oczekiwania co do WIG-u na poziomie 83-88 tysięcy punktów w pierwszej połowie tego roku, ponieważ zostały nam już tylko 3 miesiące, to można zawęzić to okno czasowe do drugiego kwartału. Natomiast nieco lepiej wiodło się SWIG-owi, który ociera się o te rekordowe swoje osiągnięcia z lutego, a w przypadku MWIG-u sytuacja jest również podobna, gdzieś tam jesteśmy w pobliżu, a być może, że nawet tutaj w tak zwanym międzyczasie jeszcze się ten rekord nam uda ustanowić. Także reasumując, wzmocniłbym złoto w tym przekazie, wzmocniłbym też liniowe wzrosty na świecie in plus, natomiast in minus warszawska giełda, która tutaj otrzymała dwa duże uderzenia w postaci właśnie LPP i Dino. To ja jeszcze bym tutaj wzmocnił ten temat LPP. Na chwilę się przy nim chciałbym zatrzymać. I krótkie pytanie do pana prezesa. Czy pan stracił zaufanie do spółki
czy raczej nie? Jesteśmy, to dodam, że nagrywamy to w środę po południu, jesteśmy po już raporcie wynikowym. No nie pojawiły się tam chyba nowe wątki, oprócz z tego, co ja zauważyłem, to na przykład to, że nie ma żadnych zerwania umów czy jakichś roszczeń ze strony banków, co na przykład w mojej opinii było takim dosyć dużym ryzykiem. Ale tak krótko pytając, czy całe to zamieszanie było, stracił pan zaufanie do LPP, bo często pan o tej spółce mówi i w bardzo takim pozytywnym, długoterminowym sensie, więc tak pytam od strony inwestorskiej, emocjonalnej. Nie straciłem. Wręcz przeciwnie, uważam, że notowania spadły za bardzo i moim zdaniem w najbliższych miesiącach powinniśmy odrabiać to, co się wydarzyło w marcu i wydaje mi się, że wrócimy na poziom 18 tysięcy punktów i nawet mam nadzieję, że stanie się tak w drugim kwartale bieżącego roku. Na pewno sytuacja, w której była spółka w 2022 roku, była wyjątkowa. Ktoś zachował się przytomnie i napisał, że w okresie przejściowym różne rzeczy są możliwe i myślę, że to ratuje sytuację. Natomiast z raportem Hindenburga to jest trochę tak, jakbyśmy określali, jaka pogoda jest za oknem i ktoś z nas powie, że no w marcu nie było specjalnie ładnie, bo były pochmurne dni i było zimno, a ktoś inny powie, no zaraz, ale były też i bardzo ciepłe dni, tak jak dzisiaj, kiedy nagrywamy nasze spotkanie i słonecznie i wiosna jest jakby tutaj za rogiem i wszystko będzie dobrze. Także różne rzeczy można opisać w różny sposób. Hindenburg opisał tą całą historię w trybie sensacyjnym i odniósł sukces krótkoterminowy w tym dniu, kiedy raport się pokazał w ubiegły piątek. Kurs, przypomnę, LPP spadł z 18 na 11 tysięcy złotych, to w przypadku dużych spółek i innych wcześniejszych ataków Hindenburga w zasadzie się takie historie nie zdarzały, także to można było powiedzieć, że ten blisko 40-procentowy spadek kursu był sporym przereagowaniem. No i teraz wydaje się, że będziemy klasycznie zamykać lukę. Tutaj myślę, że mój kolega Krzysztof potwierdzi, że z reguły tendencja jest taka, aby domknąć lukę. Tutaj mieliśmy lukę w ten piątek z poziomu 18 tysięcy, jak kurs spadał i będziemy w tej chwili tą lukę starali się domknąć. Mam nadzieję, że właśnie w drugim kwartale tego roku. Także jest szansa na powrót w kierunku 18 tysięcy i to jakby bez względu na to, jak spółka się broniła w związku z tymi oskarżeniami, ale bardziej pod kątem perspektyw przedstawionych przez zarząd, również w dniu dzisiejszym, na przykład perspektywy marki Sinsay, dwukrotny wzrost w ciągu najbliższych 3 lat powierzchni, też przychodów. Także wydaje się, że jeszcze dużo pozytywnego przed tą spółką i no, to był bardzo trudny moment. Wydaje się, że spółka obroniła się nieźle, poza może pierwszym komunikatem, który nie był może najbardziej szczęśliwy, no nie był. Ale dzisiaj w tym momencie, kiedy komentujemy, kurs jest już powyżej 15 tysięcy złotych. Wydaje się, że powoli będziemy domykać tą lukę do 18 tysięcy złotych. Trzymając się tych analogii, które mi się bardzo podobają, jeśli chodzi o aurę za naszym oknem, panie Sobiesławie, dla pana, jak pan teraz myśli o LPP, to bardziej w kategoriach czuć taką powiew wiosny, czy bardziej jesień średniowiecza? To ja bym odpowiedział w ten sposób, że lidera poznaje się trochę po strzałach w plecy. Wydaje się, że to była chyba najlepiej, jedna z najlepiej postrzeganych spółek na giełdzie z wyceną mnożnikową. Taką zasną, ale też bez przesady. No i wydaje mi się, że odpowiedź jest taka merytoryczna. Dzisiaj była konferencja i odpowiedź założyciela spółki, komentarz, odpowiedź, tak jak wspomniał Sebastian, dotyczyła rozwoju, dotyczyła dywidendy, też spółka sygnalizowała możliwy skup akcji, także tak wydaje mi się, że ja też no jest, przychylałbym się ku tezie, że rynek będzie dążył, jeżeli nie wydarzy się nic niezwykłego poza rynkiem, do domknięcia luki. Z drugiej strony
Też bym zaakcentował, że ostatnio widzę taką kumulację, czy zwiększenie liczby krótkich pozycji według rejestru KNF-u. I też to może świadczy, że nasz rynek jest, że tak się wyrażę, wyżej w hierarchii rozwoju, no bo częściej pojawiają się inwestorzy, którzy akurat zajmują krótkie pozycje, także być może to jest jedna z lekcji, którą warto wyciągać też tak na przyszłość. Ale summa summarum, ten raport trafił na spółkę dobrze wycenianą, czy o dobrym standingu finansowym. Przecena była 35% na zamknięciu. Wydaje mi się, że jest szansa też do odrobienia. Ja widzę tutaj za oknem niebieskie niebo. Zazwyczaj spółki dobre jakościowo szybko odrabiają tego typu wydarzenia. Panie profesorze, jak my nagrywaliśmy przegląd techniczny 2 tygodnie temu, to kiedy to się wtedy wydarzało, bo to był piątek, to mówił pan, ale może proszę mnie poprawić, że jak zejdzie do 9, to pan kupuje. To jest kategoria okazji, więc proszę mi powiedzieć, czy pan kupił, czy oczywiście tak biorę to w nawias, w cudzysłów, czy pan tu potwierdza tak od strony też technicznej, że to jest taka luka do domknięcia? No też była rekomendacja Trigona, który tam chyba obniżył tą cenę docelową, ale to jest nadal 20 tysięcy, a jak teraz pan patrzy już z perspektywy tych 2 tygodni po tych wydarzeniach, ta luka to jest taki cel dla popytu? To znaczy tak, po tej czerwonej czy tam czarnej świecy mieliśmy potem właśnie kilka takich świec zieloną ładnie odreagowującą, a potem kilka takich świec w trendzie bocznym i dzisiaj mamy wybicie w górę i w sumie jak popatrzymy sobie na taki trend dłuższy, bo od września ubiegłego roku, to ta czerwona świeca przebiła w dół tą linię trendu, a dzisiaj próbujemy wrócić powyżej, co jest pozytywne. Wchodzimy do tej luki, o której mówił Sebastian, no i oczywiście dopiero zamknięcie luki no, zamyka całą historię. Natomiast tam jeszcze, tak jak popatrzymy od listopada, no niestety jest zagrożenie utworzenia formacji Ergiera na tym. No i dopiero tak naprawdę przebicie tego szczytu, który tam był, czyli w okolicach 19 tysięcy, to pokazywałoby, że nie będzie formacji odwrócenia. Chociaż oczywiście dzisiaj już ten RGR miałby zupełnie inną wymowę ze względu na to, że po takim spadku i zamknięciu tej luki, gdyby cena się tam nawet wróciła do tych 18 tysięcy, to walor pokazałby dużą siłę. Natomiast no tutaj trzeba było pamiętać, że był mocno dystrybuowany i sporo osób kupiło go, może do tego nie wiemy ile, ale wiemy, że ten popyt był duży na tej schodzącej i teraz wszyscy ci, którzy kupowali w dół, są już tak w żargonie zarobieni, bo kurs jest dzisiaj tak naprawdę dotyka tego poziomu, gdzie się maksymalnego notowania z tego feralnego piątku, tak? Więc no, tam nikt teoretycznie nie jest stratny, kto kupił w międzyczasie. Także ja też wydaje mi się, że ta spółka będzie próbowała wrócić do trendu wzrostowego, no niemniej ta luka podażowa ma zawsze taką lekko negatywną wymowę, tam taki dramatyczny spadek od razu spowodował tam zmianę na wstęgach gapiego, w układzie wskaźników oscylatorów i to się trochę pogorszyło i chwilę potrzeba, żeby te wskaźniki się poprawiały. Natomiast no, teraz muszę powiedzieć, rzeczywiście to wybicie dzisiejsze w górę jest takie pozytywne i to zapowiada próbę zamknięcia tej luki. Tak. Panie prezesie, jeżeli tak, mogę dodać jedną rzecz, no to oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o czynniki ryzyka, to przede wszystkim wymieniłbym to, że w każdej chwili może się pojawić kolejny raport ze strony Hindenburga. No i oczywiście to w pewien sposób krótkoterminowo może zachwiać notowaniami, natomiast wydaje mi się, że to nie będzie jakaś bardzo długa historia, przynajmniej tak to wygląda z perspektywy dnia dzisiejszego. Panie prezesie, ja chciałbym jeszcze wrócić do pańskiej prognozy, bo to już w tamtej loży wydaje mi się, że też pan utrzymywał ten scenariusz, że do końca półrocza będziemy mieć wzrosty, potem może być trochę gorzej. I teraz właśnie przechodząc tak trochę do tematu tego, co nas może czekać przez te kolejne 3 miesiące, widzi pan tutaj potencjalne motory napędowe tej hossy? No bo mówiliśmy, te dwa strzały Dino LPP, to jeśli chodzi o WIG20, który faktycznie był słabszy w tym marcu od SWIG-u czy MWIG-u, o czym panowie wspominali. No ale no mamy tam jeszcze przecież banki, wszedł też Budimex, chociaż on ostatnio też pomimo tego dużego kontraktu nowego tam spadał. Czy widzi pan motory napędowe, które no miałyby jakby wypełnić ten pański scenariusz?
Pytanie dotyczy, rozumiem, konkretnych spółek, które miałyby Nie, mogą tutaj być branże. napełnić. Oczywiście nie chcę, nie zmuszam, nie wiem, jak to jest, za długo w tym siedzę, więc mogą być konkretne branże. Oczywiście, czy w sensie branże, a mogą być też konkretne spółki. Zostawiam to już panu. To żeby było jasne, moja teza, czy nasza teza nie jest taka, że dobra koniunktura będzie trwała do końca pierwszego półrocza, tylko że w trakcie pierwszego półrocza, czyli obecnie można to zawęzić również, że w czasie drugiego kwartału, WIG osiągnie poziom między 83 a 88 tysięcy punktów. I byśmy później przygotowywali się bardziej defensywnie na trzeci kwartał, który no, naszym zdaniem będzie upływał na rynkach pod już dyktando zbliżających się wyborów w Stanach Zjednoczonych, różnych haseł, które będą przez jedną, drugą stronę wysuwane. Być może, że też coś będzie się działo, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, także tutaj te dwa elementy pewnie będą przez inwestorów bacznie obserwowane. Natomiast jeżeli chodzi o no tutaj te konie pociągowe, to bym powiedział, że cały rynek cały czas wygląda dość atrakcyjnie od strony fundamentów. Oczywiście tym koniem pociągowym moim zdaniem powinno być LPP, bo ono zostało w sposób nie do końca zasadny, ukarane w sposób znaczny i nawet mimo dzisiejszego odbicia w tej chwili około 7% nadal jest moim zdaniem bardzo atrakcyjne. W przypadku banków zauważyłbym, że wejdziemy w okres dywidendowy w tym drugim kwartale. To też powinno wspierać notowania tych dużych spółek. Jeśli chodzi o Dino, tutaj nie spodziewałbym się w krótkim okresie jakiegoś istotnej poprawy. Dlaczego? Dlatego, że wojna między Biedronką a Lidlem cały czas trwa i dopóki ona się nie no, będzie w jakiś sposób wyczerpywać, to wydaje się, że tutaj trudno będzie spółce generować wyniki, które mogłyby powodować, że inwestorzy chętniej kupowaliby przecenione akcje tej spółki. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy czy tematy przewartościowane, no to tutaj nieustannie podkreślamy, że naszym zdaniem taką spółką jest Budimex, która fundamentalnie jest wspaniałą spółką, posiadającą olbrzymie zaplecze na przykład środków pieniężnych, ale jednak wycenowo poziom 17 miliardów złotych przy generowanych wynikach rzędu 700-800 milionów złotych i nawet z uwzględnieniem blisko 4 miliardów gotówki na bilansie, wydaje się, że jest wyceną wygórowaną i tutaj raczej bym no, nie oczekiwał jakiejś kontynuacji tych tendencji, które widzieliśmy przed wejściem spółki do WIG-u 20, bo no, na przykład jeżeli popatrzymy na roczną stopę zwrotu z Budimexu, to jest plus 135%. No, wydaje się, że ten kurs naprawdę bardzo dużo zdyskontował. Także reasumując, przede wszystkim na ten drugi kwartał stawiałbym na Dino moim zdaniem i cały czas banki powinny być w niezłej formie, bo wchodzimy w okres dywidendowy, a wyceny są umiarkowane. Będą wyniki też finansowe za pierwszy kwartał banków pod koniec kwietnia, co też powinno raczej notowaniom pomagać, bo te wyniki będą nadal na poziomie operacyjnym bardzo dobre. Panie Sobiesławie, a pan też wśród banków LPP Dino widzi motory napędowe, a może gdzieś tam w drugiej, trzeciej linii, czyli tej domenie krajowych inwestorów, gdzieś moglibyśmy szukać tych motorów? No, na ten moment tendencja jest taka, że zachowują się dobrze spółki, czy rynek gra te tematy, które zachowują się dobrze, z pewnymi wyjątkami i wydaje mi się, że tym wyjątkiem może być w perspektywie drugiego kwartału LPEP. Przy czym no pytanie, czy właśnie wynikowo wyniki będą uzasadnieniem dla poprawy sentymentu do niektórych spółek, bo no, widać, że wyniki firm niefinansowych w czwartym kwartale wyraźnie się pogorszyły i jest presja wynagrodzeń. Firmy handlowe no, są pod presją tej rywalizacji dwóch gigantów handlu detalicznego. Wydaje mi się, że tutaj takim zaskoczeniem być może będą w końcu spółki surowcowe z WIG-u 20, ale to też w istotnym stopniu będzie zależało od tego, jak inwestorzy, czy
inwestorzy zagraniczni będą chcieli rozegrać tą pierwszą obniżkę Fedu w czerwcu, ale tak upraszczając, wydaje mi się, że spółki surowcowe mogą zrobić tą różnicę, czy wesprzeć, bo do tej pory zachowały się słabiej. No i te spółki z handlu detalicznego, które do tej pory zachowały się słabiej w porównaniu na przykład do banków, mogą próbować nadrabiać tę słabość. Także tu w pewnym sensie zakładałbym kontynuację poprawy sentymentu do tych spółek i granie pod, z jednej strony pod wyniki drugiego półrocza lepsze, być może ożywienie koniunktury na rynku pierwotnym, no ale to już może bardziej odległa perspektywa. To jeszcze dopytam, bo pan prezes obstawia nowe, zakłada nowe szczyty w tym drugim kwartale, a czy u pana też tak jest, że te motory napędowe, które pan wymienił, wystarczą, żebyśmy zobaczyli nowe szczyty, tak patrząc szeroko na tych głównych indeksach? No to dla WIG-u 40 z WIG-u 80 tam niewiele brakuje, także to no tak. A WIG 20, który no jest, no, ma największy udział i największy dystans go dzieli do szczytu? Tutaj tak ostrożnie podchodzę, w tym sensie widzę tak zwany klin na bankach, WIG banki i wydaje mi się, że może być podbicie, ale właśnie zastanawiam się, co byłoby tym triggerem, być może argumentem, katalizatorem, być może wyniki za pierwszy kwartał, ale z drugiej strony ten bardzo dobry sentyment do banków, czy mocna stopa zwrotu od października 2022 roku może część inwestorów zachęcić do realizacji zysków. Argumentem mogłoby być osłabienie złotego, bo wydaje mi się, że banki głównie rozgrywają inwestorzy zagraniczni, a dla nich stopa zwrotu indeksu skorygowana o walutę jest wypadkową wyniku. No i pytanie, czy to, co widzimy, czyli osłabienie euro i złotego, podejście USD PLN pod 4,0, czy to niemalże, czy to jest powiedzmy tylko takie krótkotrwałe osłabienie i szansa na powiedzmy poprawę w drugim kwartale, czy jednak coś większego, czego jeszcze nie widzimy? Panie profesorze. A mogę zadać Sapkowi pytanie? Oczywiście. Żeby tutaj jakby zwiększyć interaktywność naszego przekazu. Im więcej interaktywności, tym lepiej. Super, Sapek. A co myślisz o naszej branży, o TFI? To właśnie to jest jedna z moich ulubionych branż. Pytanie trochę tendencyjne, ale no, wyniki Quercusa ale też i skarbca, i szansa na właśnie success fee wysokie w najbliższych latach to wspiera, ale może zacząłbym od zasadniczej kwestii, bo wydaje mi się, że z jednej strony widać wyraźne napływy do funduszy dłużnych, to jest Implus. Niestety brak obniżek rozkłada w czasie tą poprawę napływy do funduszy akcyjnych, co może być wsparciem akurat w drugim półroczu tego roku, a być może wyraźniejszym wsparciem w 2025 roku. Generalnie to jest jedna z bardziej niedocenianych branż tak w średnim terminie, czy w cyklu inwestycyjnym. Zazwyczaj obniżki stóp są takim katalizatorem. Jeżeli stopy spadłyby poniżej 4%, oprocentowanie lokat jest na niskim poziomie, ale większość nowych środków do banków trafia na depozyty, w ogóle jest nieoprocentowana, no to tylko pytanie, co będzie katalizatorem. Póki co zyskują mieszkania, ale mamy zmianę w władzach giełdy. Jest minister finansów z rynku kapitałowego, także jest wzmianka o, czy trwają prace nad zmianą podatku Belki. Jeżeli jest szansa, no to chyba warto kupować plotki, a sprzedawać fakty. Pytanie, kiedy to nastąpi, to chyba następuje
trochę wolniej niż jakbym sobie życzył czy zakładałem. No ale to już może dobre typy na końcówkę 24 i 25 rok. Ciekawe, nie, moim zdaniem trochę ta propozycja podatku Belki, przynajmniej ta wstępna, ona była taka, rozumiem, werbalna tylko przy okazji wywiadu dla Pulsu. No to chyba trochę za mało, prawda? 5250 zł według obecnej stopy depozytowej NBP-u zwolnione z podatku na giełdzie, to chyba za mało, żeby przyciągnąć taką rzeszę inwestorów, czy też osób, które trzymają po prostu pieniądze na nisko oprocentowanych depozytach, ale to tak tylko dodam. Natomiast to panie profesorze, jeszcze w tym wątku prognoz, czy pan też się podpisuje pod tym, że są motory napędowe, które nas wyprowadzą na nowe szczyty Hossy, że tak trochę powiem pompatycznie, w tym drugim kwartale? I bo wspomniał pan o deweloperach, na przykład też mam tutaj od razu z tyłu głowy program Mieszkanie na Start, którym ja trochę nazywam prześmiewczo, że to są tak deweloperzy na start, ale czy to jest taka branża, która nas może tutaj dźwignąć na te nowe szczyty, czy może pan zakłada jednak, że nie będzie absolutnie nowych szczytów? Nie, na razie tutaj ciężko mi powiedzieć, że są jakieś ostrzeżenia, bo technicznie to wygląda tak, jakby indeksy chciały rosnąć dalej i po takiej fali wzrostowej, jaką mieliśmy, to rynek powinien się zatrzymać na jakiś czas, powinna być dystrybucja i ewentualnie wtedy powinniśmy schodzić w dół, natomiast tego nie widać. No ale niestety ta giełda dzieli się w tej chwili na banki i niebanki. No i już te banki się też zaczęły trochę rozwarstwiać, bo sytuacja techniczna już widać taką niespójność, bo wcześniej to właśnie jeden wykres jednego banku praktycznie naśladował drugi wykres, a dzisiaj już widać, że one się trochę rozwarstwiają na te duże banki i mniejsze banki i można już dopatrzeć się pewnych negatywnych zachowań na niektórych. Natomiast dopóki nie ma tam oznak, powiedzmy, jakiegoś odwrócenia, no to ten trend wzrostowy systematycznie trwa. Tak jak pan powiedział, spółki deweloperskie, no to tak jak też powiedziałem na samym początku, one stały w trendzie bocznym i tam były takie ciągoty, żeby wybić się dołem, ale one zostały zażegnane i te spółki zaczęły teraz wychodzić górą, co mi się podoba, bo to zapowiadałoby jeszcze jakąś falę wzrostową i to wpisywałoby się w scenariusz Sebastiana, że dojdziemy tam w okolice 88 tysięcy mniej więcej na WIG-u. No WIG odzież teraz ma szansę, bo LPP, prawda, zostało zmasakrowane, w związku z tym to jest największa spółka i w ten sposób WIG odzież zaczął odrabiać straty, jakbyśmy na to spojrzeli. Natomiast jeszcze z tych spółek takich finansowych, no to tak naprawdę podoba mi się XTB, które tam zakręciło do góry, czyli z branży pokrewnej do funduszy, a właściwie jako broker. I to jest też taka spółka, która w dłuższym trendzie wzrostowym systematycznie zwyżkuje, ale też wśród tej lżejszej szarży tam widać takie ciekawe rozgrywki, jak na przykład DataWalk, który próbuje odwrócić trend spadkowy, tam się zderza chyba z 200-sesyjną średnią w tej chwili, więc widać, że coś się tam zaczęło dziać. Elektrotil, który tam kolejne rekordy w tej chwili bije, krótkoterminowe, przynajmniej tak jak patrzyłem na wykres niedawno, więc tam ta lżejsza szarża też próbuje przejąć pewnego rodzaju tą impet. Natomiast widać takie negatywne zachowania też w pewien sposób, jak wczoraj mieliśmy Rainbow Tours, który pokazywał chyba wynik i potem został zgaszony z tego, co widziałem. Także tutaj dzisiaj też chyba Lokum pokazał dobry wynik, rano jeszcze zwyżkową, a potem też został zgaszony z tego, co widziałem. Więc tak widać, że rozpoczęło się trochę takich spekulacyjnych wejść, czyli pod wyniki, a potem zrzucić, przesiąść się na inną firmę. Także może ten kapitał spekulacyjny powoli tam zaczyna płynąć na rynek, tak? Więc może też będzie jakieś ożywienie na tych spółkach lżejszych, chociaż ta sytuacja to tak niektórych wygląda bardzo dobrze, a niektórych to jest raczej kierunek południowy. Ale jest w czym szukać, bo przewijają się właśnie te spółki trochę mniejsze z SWIG-u, z MWIG-u, wspomniany Rainbow Tours, CyberFolks, bardzo dobre wyniki, Vercom, który jest też pod tą spółką, Synectic, który był gwiazdą ubiegłego roku i wydawało się, że się zatrzyma gdzieś pod tą setką, absolutnie, przebił okrągły, magiczny poziom. Mnie osobiście się podoba taka rotacja spółek w obrębie tych różnych kapitalizacji, bo to pokazuje trochę, że ta Hossa nie tylko stoi tym WIG-iem 20, nie tylko za granicą, ale tak rośnie. Ale żeby nie było tak pięknie, bo skoro się jednak panowie w większości zgadzają, że jest dobrze i nie widać przynajmniej sygnałów zakończenia, to trochę robiąc taką pętelkę, czy robiąc callback do tych początkowych waszych tez a propos złota i dolara, chciałbym wbić taki klin, że rosnące złoto
plus pojawiająca się taka trochę narracja, że warto teraz mieć dolara i to nie tylko w kontekście tego, że Fed jednak troszeczkę przesunął nam tą perspektywę. Miało być wiosną obniżka stóp, będzie prawdopodobnie w czerwcu, ale zobaczymy jeszcze, co pokażą dane. No i też pojawia się niestety, to zwłaszcza w Polsce, ta narracja wojenna, jakoby Rosja nie miała się zatrzymać tylko na Ukrainie. Także patrząc na to z czystego, tak tylko i wyłącznie z finansowego punktu widzenia, no to przesuwa trochę szale na stronę dolara. Gdyby dolar miał się umacniać, no właśnie, czy mogłaby wejść taka, czy ta narracja jest zasłużona, taka, czyli sprzedaj akcję, kupuj dolara, bo będzie działo się źle, w co wpisuje się też to silne złoto. Co panowie powiedzą na ten temat? Panie Sobiesławie, bo tak nawiązując do biurowego nickname'u DXY, tak, jeśli dobrze pamiętam. DXY, to... indeks dolara. Właśnie to jest pytanie za milion, jaki miliard dolarów, w tym sensie, że no Fed pokazał trzy kropki, czyli trzy obniżki w tym roku. Z drugiej strony wyższe oczekiwania co do wzrostu PKB z 1,4 na 2,1, czyli można powiedzieć o 50% albo 0,7 punkta procentowego, ale też wyższą inflację PCE, konsumencką, tak w wydaniu amerykańskim, i wyższe średnioterminowe stopy w Stanach. Także można powiedzieć, że wzrosty, upraszczając, trwają na rynku kapitałowym do momentu pierwszej obniżki, a później no to być może obniżki już wraz ze spadającą dynamiką, ale jednak wzrostową, ale PKB-u. A z drugiej strony, patrząc taką z punktu widzenia monetarnym, no to najprawdopodobniej EBC, Europejski Bank Centralny, będzie mocniej ścinał stopę procentową, 100-150 punktów w tym roku, czyli jakby zachęcał inwestorów do bardziej do kupna dolara, a te dolary do inwestowania w amerykańskie obligacje. Ich spadek rentowności, wzrost cen, no byłby takim triggerem. I do tego tak, no jest element niepewności związany z tą geopolityką i wzrostem napięcia, czy to w Rosji, czy w Korei. No to by mogło być takim triggerem do właśnie umocnienia dolara, chociaż tak wracając trochę do naszego rynku, no pozytywne obawy są szansą na pozytywne zaskoczenie, czy jeżeli one będą, no to jest szansa na poprawę sentymentu. Tutaj oddaję głos profesorowi, bo widzę, że chciał zabrać głos. Patrzę sobie na wykres dolara do złotego i tutaj on już tak w sumie próbuje robić takie dno od czerwca ubiegłego roku, potem mieliśmy takie jesienne wybicie, po czym znowu wróciliśmy do tego poziomu i tutaj widzę, że no, trend boczny przy pojawiającej się lekkiej dywergencji w układzie tygodniowym do góry. To oczywiście jeszcze nie znaczy, że cena, że dolara nie może spaść, tak? ale jak gdyby widać, że są takie umocnienia. Tam jeszcze tak długoterminowo, jeśli wzięlibyśmy tym razem czerwiec 2022 roku, no to jest ta linia trendu spadkowego, dopiero której pokonanie dawałoby szansę, tak? A jeśli chodzi o złoto, no to taka analiza cykli na tym walorze pokazuje, że w tym roku przypada 8-letni dołek. Jeśli to, co widzimy w tej chwili, czy najwyższe ceny złota, to jest 8-letni dołek, no to co będzie za 4 lata, tak? Więc jeśli to się rzeczywiście ten cykl miałby wypełnić, to cena złota powinna teraz rosnąć. To trochę się wpisuje to, co Sebastian mówił, że on oczekuje wzrostów, a mi to tak wynika właśnie z analizy cykli, że ten cykl się właśnie kończy, czy tak mniej więcej się, no, w tym roku jest dołek, tak? Więc kończy się, a potem powinniśmy mieć zwyżkę, no może nie taką jak na kakao, to proszę tego tak nie odbierać, ale ten trend wzrostowy powinien być wyraźny, a jak Państwo jeszcze zobaczą na cenę złota w takiej naprawdę bardzo, bardzo długim horyzoncie, to tam był taki spodek długoterminowy, który trwał od 2011 roku, tam się doszliśmy po takiej długiej fali wzrostowej, teraz zrobiliśmy taki spodek, ucho i z tego ucha wybijamy się w górę, więc to zapowiada kilka lat tłustych, patrząc na wykres. Dziękuję.
Jeszcze dodam a propos kolejnego porównania z KKM, że widziałem takie memy już, że osoby się wymieniają sztabka za ziarna KKA już w kontekście tego, co się dzieje na rynku. Dobrze, panie prezesie, to ja bym jeszcze tutaj dopytał, czy ta geopolityka, czy ona może stać się takim triggerem, właśnie abstrahując od kwestii monetarnych, od tego, co zrobi Fed czy EBC, czy ten strach może sprawić, że kapitał będzie uciekał do dolara, no, który jest od czasu w zasadzie tak uważany za bezpieczną przystań. I tak w tym moim scenariuszu, o który tu dopytuję, trochę zakładam, że być może duży kapitał, to co teraz robi, czyli przesuwa się gdzieś w stronę złota, które zaczęło rosnąć, może jest takim sygnałem wyprzedzającym, bo zakładam trochę, że te smart money międzynarodowe wchodzą wcześniej niż my się o tym dowiadujemy, prawda? Ale może sobie już za daleko po prostu, może za dużo się naoglądałem kolegów na YouTubie, którzy mówią, że dolar będzie nie wiadomo jak drogi. No ale tak, pytam o tą geopolitykę. Czy pan tutaj widzi taki scenariusz, że to będzie umacniać dolara i w to wpisuje nam się to też mocne złoto jako ucieczka do bezpiecznych przystani? Na pewno trzeba pamiętać o tym, że głównym czynnikiem ryzyka w tej chwili dla rynków jest właśnie geopolityka i jeżeli chodzi o rynek polski, to przede wszystkim to, co dzieje się na Ukrainie. Widać, że Rosja cały czas jest w ofensywie. Zachód, tak jak tutaj rozmawiamy niemalże co miesiąc, cały czas ociąga się z większą pomocą dla Ukrainy i to są elementy, które bierzemy pod uwagę w tej naszej prognozie na bieżący rok, zakładającej właśnie, powiedzmy, szczyty na rynkach w drugim kwartale, no i bardziej defensywne nastawienie na to, co będzie się działo w trzecim kwartale, a być może, że w całej drugiej połowie roku. Także tutaj, niestety nie możemy powiedzieć nic pozytywnego, jeżeli chodzi o rozwój wojny w Ukrainie, postawę krajów zachodnich. Znakiem zapytania pozostaje kwestia Chin i tutaj widzimy raczej problem w dłuższym okresie czasu walki o supremację pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Natomiast patrząc z perspektywy roku 2024, to tutaj jednak oczy są skierowane przede wszystkim na Ukrainę. I w przypadku jakiegoś negatywnego scenariusza jest to prawdopodobne, że będzie realizacja zysków z ryzykownych aktywów, bo pamiętajmy o tym, że hossa na światowych giełdach rozpoczęła się w październiku 2022 roku, a więc trwa już półtora roku i to o tym trzeba pamiętać. Plus do tego ta geopolityka i wtedy pewnie dolar, złoto, czyli te aktywa, które są uznawane za tak zwaną bezpieczną przystań, to nam się jeszcze nakłada na ten trzeci kwartał wyborczy w Stanach Zjednoczonych i powoduje, że po bardzo pozytywnych pierwszych miesiącach tego roku, gdzie można powiedzieć, że wszystko odbywa się zgodnie z tymi pozytywnymi scenariuszami, raczej na dalszą część roku wolelibyśmy być w większej defensywie i szykować się na różnego rodzaju wahnięcia na rynkach, które mogą być spowodowane czy to czynnikami geopolitycznymi, czy wyborami w Stanach, czy jeszcze jakimiś innymi rzeczami, których dzisiaj jeszcze dokładnie nie widać. Przepraszam, panie Piotrze, tak? Czy ja też mogę jeszcze dodać, bo chciałem powiedzieć, że ostatnio widziałem, co się dzieje na rynku złota, jeśli chodzi o banki centralne, więc tutaj one wyraźnie nabywają złoto, również Narodowy Bank Polski, a sprzedawały ostatnio fundusze ETF i to te, które miały ekspozycję fizyczną. Jeśli porównalibyśmy, że fundusze ETF to akurat jest trochę klientów indywidualnych, czyli w tym przypadku można było mówić, że tak naprawdę silne ręce, bo trudno uznać banki centralne za słabe, zaczynają przejmować kruszec z rąk trochę słabszych podmiotów, tak? Więc to też by się wpisywało w tą narrację, że być może będziemy obserwować ewidentne wybicie ceny w górę. No i jeszcze jest takie pytanie, że jeśli mielibyśmy w końcu te obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, to tak naprawdę przyczyniłoby się do czego? Do deprecjacji złotego i wzrostu cen kruszców, tak? No więc jak gdyby, nieważne kiedy one będą, ale tutaj ta droga dla surowców jest taka. I jak popatrzymy też po rynku akcji, zazwyczaj przychodzi hossa surowcowa. No i
Tutaj już są takie próby wybicia na niektórych metalach szlachetnych, powiedzmy pallad i platyna to jeszcze daleko nie, ale już na przykład ta miedź podrygiwała w górę i KGHM też, tylko oczywiście no, odpis go zniszczył mu kurs, bo on też próbował już tam wyjść wyżej, tak, więc jak gdyby widać, że coś się zaczęło tutaj ruszać. Dziękuję. Na przykład z KGHM to jest tak, on jest w takiej uporczywej konsolidacji w rytm tej miedzi. No to nam się trochę to układa w taką całość, że faktycznie ta hossa mogłaby się gdzieś kończyć, powiedzmy w tym drugim półroczu, zaczynać się hossa surowcowa z nastawieniem na złoto i dolara. To podobają mi się takie odważne tezy. Nie wiem, czy się będą podobać widzom, ale cóż, trzeba się mierzyć z różnymi wyzwaniami. To ostatnia jeszcze krótki temat, ale ważny, trochę wzmiankowany wcześniej, ten podatek Belki. Mieliśmy tą propozycję, krótko co panowie sądzą o tym wstępnym pomyśle. Tam przypomnę pokrótce, że to stopa depozytowa NBP-u z trzeciego kwartału, w tej chwili to jest 5,25% razy kwota bazowa 100 tysięcy złotych. Trochę liczyliśmy, że to będzie w ogóle 100 tysięcy złotych wolno od podatku, ale nie. No i będą przynajmniej dwie, bo będzie jedna dla lokat o chyba zapadalności ponad rok, no a druga dla rynku kapitałowego, dla akcji bez tego ograniczenia, jeśli chodzi o trzymanie pozycji. To panie Sobiesławie, jak pan postrzega tą propozycję ministra Domańskiego? Za mało, za dużo, w punkt? Generalnie krok we właściwym kierunku, bo no, po raz pierwszy od wielu lat jest jakaś propozycja dla rynku kapitałowego, który przegrywa podatkowo na przykład z nieruchomościami, przykładowo. Jeżeli chodzi o tą część akcyjną czy kapitałową, to tam wydaje mi się, że jeszcze była propozycja, czy jest propozycja mnożnika. Pytanie, jaki byłby to mnożnik. Ponoć formuła ma być taka, że można go relatywnie łatwo zmienić. Na ten moment myślimy, że podwyższyć, ale no, jest ryzyko w gorszych czasach do obniżenia. To, czego mi zabrakło, to takiej powiedzmy długofalowej strategii, na jakim poziomie mogłaby być ta kwota wolna z krokami dojścia do tej kwoty, tak żeby widzieć cel i dochodzenie do tego celu, ale też takiej strategii dla interesariuszy, czy szerszej strategii dla polskiego rynku kapitałowego z rolą giełdy, czy jako spółka infrastrukturalna, czy taka, która musi zarabiać i wypłacać dywidendę. No, z szerszymi tematami, ale rozumiem, że może oczekiwania są duże, a wraz z upływem czasu i wdrażaniem się ministra finansów i współpracą z giełdą, z KNF-em, te propozycje mogą być wypracowywane. Mam nadzieję, że to jest początek dyskusji, a nie ostateczna propozycja. No, słyszałem gdzieś, na Twitterze czytałem, że podobno minister Domański konsultuje się z przedstawicielami rynku kapitałowego. Nie wiem, czy panowie jako insiderzy w zasadzie macie jakieś wieści, panie prezesie, czy z panem ktoś się konsultował na przykład? I co pan oczywiście myśli o tej propozycji tego zwolnienia na poziomie 5,25 razy 100 tysięcy? Ze mną się nikt nie konsultował. Mogę powiedzieć, że co do zasady zgadzam się z tym, co Sabek mówi, czyli kierunek jest właściwy. Nie wiem, czy ta kwota, ani też taka propozycja, czy ona będzie wystarczająca, żeby w jakiś mocniejszy sposób rozruszać Polaków, jeżeli chodzi o inwestowanie i na giełdzie, czy myślenie długoterminowe w inwestowaniu. Wydaje mi się, że chyba nie. Generalnie nasza branża postulowała, aby iść w kierunku całkowitego zwolnienia w przypadku długoterminowych inwestycji, to znaczy inwestycji o charakterze powiedzmy przynajmniej 3-letnim. I wydaje się, że to mogłoby przynieść efekt zdecydowanie większy, ale oczywiście pewnie minister finansów liczy pieniądze i obawia się, że mogłoby mieć to negatywny wpływ do budżetu, a wiemy, że sytuacja budżetu nie jest w tym momencie jakaś bardzo mocna, co z kolei pozytywnie wróży dywidendom płaconym przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, bo wydaje się, że tutaj na tym froncie będziemy mieli jednak istotną zmianę, może nawet o 180 stopni, że te spółki z udziałem Skarbu Państwa będą się wreszcie hojnie dzieliły z akcjonariuszami. Przy czym ja tutaj myślę głównie o spółkach typu banki czy PZU,
a nie o spółkach typu KGHM czy JSW, które pełnią inną rolę, niekoniecznie tutaj akcjonariusze, a nawet Skarb Państwa są na jakimś bardzo wysokim miejscu, jeżeli chodzi o priorytety. Także reasumując, zgodziłbym się z tezami Sopka, kierunek właściwy, ale chyba warto jeszcze porozmawiać, jak to należałoby zrobić, żeby efekt był też jak najlepszy. Tak mi się wydaje, że tak 5000 zł z lokat to, no ale to z lokat, prawda? To jest spoko przy takich 5% stawkach, powiedzmy, to jest zawsze pewnie bonus dla wielu osób, które, no bo jak pokazują statystyki, dużo osób trzyma pieniądze na lokatach, natomiast no dla akcji to pewnie trochę za mało. To jest o tyle ciekawe też w kontekście tego, co pan prezes powiedział, że tutaj jest ostrożność, jeśli chodzi o te stawki, natomiast no wprowadzono na przykład tą stawkę zdrowotną obniżoną, prawda, dla przedsiębiorców i to będzie dosyć też spory udział w tym budżecie. To tak trochę zastanawiające. No ale dobrze, to panie profesorze, to już puenta należy do pana, jeśli chodzi w kontekście tego podatku. Czy te 5000 to pana zdaniem jest zachęta? Może tak patrząc przez pryzmat studentów, na przykład ja za czasów studenckich, dla mnie, gdyby mi ktoś powiedział, że 5000 będzie zwolnione od podatku, to bym się pewnie na giełdzie bardzo ucieszył. No ale nie wiem, czy to jest taka strategia, przyciągnijmy młodych studentów takim darmowym piątakiem? No nie wiem, to pewnie jest mały krok Ministerstwa Finansów, ale nie oznacza on wielkiego kroku dla polskiej giełdy, więc to jest, tak jak powiedzieli moi szanowni koledzy, oczywiście to jest jakiś krok już zostaje zrobiony, ale to wydaje mi się, że to jest dopiero tylko uchylenie drzwi. Natomiast jeśli mielibyśmy rzeczywiście coś z polskim rynkiem kapitałowym zrobić, w ogóle z problematyką inwestowania na giełdzie, to jest zagadnienie zaczynające się od tak naprawdę edukacji w szkołach podstawowych, średnich i dalej, żeby zachęcać młodych ludzi do inwestowania. A dwa, to też nie wiem, czy tutaj należałoby tą kwotę wyznaczać w taki sposób, że to jest w okolicach 5000 tam w stosunku do stopy referencyjnej, czy może robić to w funkcji na przykład zainwestowanego kapitału albo na przykład ostatniego dochodu z ostatniego PIT-u, tak? No bo jeśli ja na przykład powiem, że załóżmy zarobiłem tam, nie wiem, 300 000 zł i od gdzieś, jeśli na przykład zainwestuję pieniądze, no to 30 000 zysku na rynku kapitałowym będę miał zwolnione, tak? Też się zgadzam z tym, że to może nie być od razu, ale na przykład w dłuższej perspektywie, bo jeśli sprzedam mieszkanie, to po 5 latach nie zapłacę podatku, tak? Takie są te konstrukcje w tej chwili w Polsce, ile dobrze wiem. Na rynku złota po pół roku, jak się przetrzyma złoto w formie fizycznej, nie płaci się tego podatku, więc nie rozumiem, dlaczego te akcje są tak karane ze wszystkich stron. A może należałoby zrobić taki jeden worek, prawda, gdzie wszystkie przychody są wrzucane, czyli i odsetki z lokat, i z zyski na funduszach inwestycyjnych, plus to, co zarobimy na giełdzie, plus dywidendy. I wtedy, no, nawet jeśli mamy, powiedzmy, tam jakieś straty na giełdzie, mogę to rekompensować z zyskami z lokat, tak? A w tej chwili były te poszczególne nogi, że tak powiem. No i tutaj dzisiejszy sposób oprocentowania był dosyć dobrze zrobiony dla ministerstwa, dlatego że całe ryzyko inwestycyjne jest po mojej stronie, bo tak, jeśli ja mam stratę, no to co? No to mogę ją w ciągu tam 5 lat odliczać, ale co najwyżej do połowy straty z ubiegłego roku, tak, o ile to tak działa. No czyli to mnie zmusza do kolejnej inwestycji, żeby zarobić, czyli znowu ryzyko ponoszę ja, jak się uda zarobić, to mogę tą stratę odliczyć, tak, natomiast Skarb Państwa wychodzi z założenia, jak chcesz, to inwestuj na giełdzie, jak zarobisz, to się podzielimy zyskiem, a jak stracisz, to jest twój problem. Musisz znowu zarobić, żebyś mógł to odliczyć. No niestety, no tak to wygląda. Jest asymetrycznie. Więc jeśli wszystkie przychody finansowe takiego małego Kowalskiego, jak ja, byłyby wrzucane do jednego worka i nawet właśnie byłoby liczone ta kwota wolna w funkcji, nie wiem, moich przychodów, czy zysku z ubiegłego roku, czy zainwestowanej kwoty na giełdzie, plus jeszcze ten bonus taki, to o czym mówił
mówił Sebastian, że na przykład jeśli przetrzymam pewne inwestycje, załóżmy 3-5 lat, to wtedy nie zapłacę w ogóle podatku, no to to jest taka żywa zachęta do tego, żeby inwestować, tak? A nie na zasadzie, że ktoś mi zwolni 5 tysięcy, a człowiek się zastanawia, czy kupić mieszkanie za 2 miliony, czyli tyle chce wrzucić, załóżmy, na rynek, czy 2 miliony powierzyć zarządzającemu funduszem. No i te 5 tysięcy zysku z tych 2 milionów, no to jest słaba kwota tak naprawdę, no bo jeśli załóżmy fundusz przynosi około 10%, tak jak jest na obligacjach, no to z 2 milionów zarabiam ile? 200, tak? No to te 5 tysięcy podatku nie jest dla mnie jakąś taką, no powiedzmy, super zwolnieniem, że tak powiem, tak? No ale oczywiście to wymaga dłuższej dyskusji ze środowiskiem. Tutaj panowie pracują na rynku, więc mają pewnie też inne spojrzenie i sądzę, że tutaj władze powinny się skonsultować z zawodowcami i też ich zapytać, jakie są oczekiwania klientów, bo oni też rozmawiają z klientami i jeśli rzeczywiście chcą coś zrobić takiego pro rynek, no to te zmiany powinny być bardziej radykalne. Może nie od razu, nie jakiś wielki Big Bang, jak w Wielkiej Brytanii w 1986 roku, ale takie stopniowe, które mnie w dłuższym horyzoncie, czy innych inwestorów będą zachęcać do inwestowania na polskiej giełdzie, czy na innych giełdach, tak? Więc no, takie jest moje zdanie. Liczę na to, że w ramach tych konsultacji być może minister Domański natrafi na nasze nagranie i może się jakoś odniesie albo weźmie je pod uwagę. Panowie, tutaj stawiam kropkę. Krzysztof Borowski, Sebastian Buczek, Sobiesław Kozłowski. Bardzo dziękuję za udział w 7 odcinku Loży. Dziękujemy. Dziękuję pięknie. Państwa zachęcam do lajkowania materiału i komentowania. W następnym materiale słyszymy się za miesiąc w odcinku numer 8. Do usłyszenia, do zobaczenia. Partnerem Loży Giełdowej jest Noble Securities.